Plotki transferowe. Czas sprawdzić, co w trawie piszczy, jakie są najciekawsze doniesienia transferowe z naszej ukochanej Ekstraklasy. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kanał 365 dni o piłce. Witam Was w ten sobotni poranek. Piotr Rzepecki przy mikrofonie. Dziś na tapet bierzemy sobie najciekawsze plotki transferowe, bo jak pewnie wiecie, liga już ruszyła, jesteśmy w trakcie czwartej kolejki, natomiast te transferowe zawirowania cały czas trwają. Cały czas kluby dokonują wzmocnień, bądź też dokonują poziom korekt w kadrze, a więc trwa sprzedaż, zakup bardzo ciekawych zawodników. Dziś pogadamy sobie o tych najciekawszych, którzy mogą wkrótce trafić do Ekstraklasy, bądź którzy mogą Ekstraklasę opuścić. Żeby też specjalnie nie przedłużać, zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, jaki jest nasz cel, a więc 20 tysięcy subów. Kto jeszcze nie kliknął tego czerwonego magicznego guzika, niekoniecznie naprawi swój błąd. A teraz czas sprawdzić, co w trawie piszczy o te najciekawsze plotki transferowe. W tym materiale będzie sporo o Rakowie, gdyż zespół medalików się wzmacnia, cały czas trwają różne rotacje, więc zacznijmy od razu z grubej rury. Przede wszystkim trwa problem, jeżeli chodzi o drużynę Marka Popszuna z dwoma zawodnikami. To jest przede wszystkim John Yeboah, piłkarz, który chce iść, który chce opuścić Raków i który chce na klubie wymusić transfer. Mówiło się sporo a propos tej symulacji kontuzji, bowiem gdzieś zgłosił przed meczem rezerw drobny uraz i finalnie w dwójce nie zagrał. Także pytanie, jak to będzie z Ekwadorczykiem, którego ponoć chce bardzo mocno sprowadzić Wenecja z Serie A, także wydaje mi się, że te oczy u Yeboaha się zapaliły, kiedy tylko pojawił się taki temat. No i też nie gra do końca fair z klubem, który za niego przecież bardzo dużo zapłacił. Natomiast drugi przypadek jest też równie interesujący. Mowa o Sonnym Kittelu i o nim powiem więcej, bo ponoć jest taka realna oferta, zapytanie z Ligi Szwajcarskiej. Konkretnie Grasshoppers Klub Zurich, to jest zespół, który wygrał, powiedziałbym, walkę o utrzymanie, o włos, utrzymał się w szwajcarskiej elicie w minionym sezonie, no i on chce sprowadzić Kittela jako człowieka, który przecież doskonale zna realia Bundesligi drugiej Bundesligi, natomiast no wiadomo, że ten ostatni sezon może Kittel spisać na straty pół roku w Rakowie, później wypożyczenie egzotyczne, natomiast no finalnie wydaje się, że też raczej w zespole medalików nie ma szans na regularną grę, no i jest chyba to wielka tajemnica, że Marek Papszun nie jest jego entuzjastą, natomiast fakt są takie, że Kittel cały czas funkcjonuje w zespole Rakowa, oczywiście w tym sezonie jeszcze nie zagrał, natomiast wydaje się, że ta dwójka raczej zespół z pod Jasnej Góry opuści. Jeżeli chodzi o Yeboaha, to jest najpewniej kierunek włoski, jeżeli w ogóle dogada się z Rakowem, bo może być tak, że trafi do takiego sympatycznego klubu kokosa. Jeżeli chodzi jednak o Kittela, no to myślę, że też Raków nie będzie mu robił problemów i ten transfer do Szwajcarii wkrótce się zmaterializuje. Cały czas jesteśmy w Częstochowie, tak jak powiedziałem wcześniej, w tym odcinku sporo będzie o Rakowie. Drugim zawodnikiem, który może drużynę Rakowa opuścić, jest Jakub Myszor. Mówi się sporo na temat tego, że Myszor może trafić do Jagiellonii Białystok. To naprawdę byłby zaskakujący transfer, ale z drugiej strony już te jego przynosiny z Krakowi do Rakowa były bardzo zaskakujące. Odszedł on z Pasów na pół roku przed końcem umowy, zespół Rakowa Częstochowa go pozyskał. Wydawało się, że to będzie ciekawe wzmocnienie, natomiast finalnie okazało się, że to jest piłkarz tylko do rotacji. Łącznie w tamtym sezonie w Rakowie rozegrał tylko 4 występy, natomiast jak popatrzymy sobie na jego bilans minut, no to jest on przerażający, ponieważ Myszor łącznie w zespole Rakowa zagrał 25 minut. To jest tyle gdzieś, ile dostał właśnie od ówczesnego trenera Dawida Szwargi. Jeżeli chodzi o ten sezon, jeszcze nie zagrał. Natomiast mówi się sporo, że Jagiellonia będzie szukała wzmocnień, raczej takich zmienników, na przykład Jesusa Imaza, na przykład też Afimiko Pululu i w świetle jakby też tej gry na trzech frontach, no bo doskonale pewnie wiecie, że mistrz Polski ma zagwarantowaną minimum ligę, fazę ligową Ligi Konferencji, więc tutaj Myszor być może się odnajdzie też, zresztą Jaga słynie z takich transferów nieoczywistych, chociażby Miki Wilar, który nie został w Wiśle Kraków na dłużej, a więc odszedł z zespołu z pierwszej ligi, trafił do mistrza Polski, no i tam naprawdę wygląda fenomenalnie, także być może tą drogą powędruje Jakub Myszor, który jest łączony z Jagiellonią. Jeszcze jeden transfer, jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, to jest naprawdę duża bomba, natomiast no, to jest też saga, którą żyją kibice w Gliwicach, a także w Częstochowie. Chodzi oczywiście o Riela Musura, który jest łączony z Rakowem, no i teraz wydaje się, że jest tego bliżej niż dalej. Szymon Janczyk z Weszłu odsłania kulisy, mówi o tym, że w tym tygodniu Musur ma zostać już zawodnikiem Rakowa, albo inaczej, na początku przyszłego, bo chodzi też o testy medyczne, sprawy kontraktowe i tak dalej, natomiast to, co najważniejsze, kluby się dogadały, ostatecznie, jak to zwykle w życiu bywa, poszło o pieniądze, natomiast finalnie Piast ma otrzymać za Musura mniej więcej 1 milion euro. Bardzo zależało Rakowowi na tym zawodniku, bo trzeba powiedzieć, że liczba tych Polaków no nie jest zadowalająca, to jest jakby pierwszy fakt, natomiast drugi to jest ta kontuzja Bogdana Rakowitana. Medaliki kilka dni temu zakomunikowały oficjalnie, że no niestety zawodnik reprezentacji Rumunii, a także Rakowa Częstochowa ma uraz, no i najpewniej ma po sezonie, bo ta diagnoza też jest brutalna, bowiem kilka miesięcy bez gry. No i właśnie pytanie, czy Mosur, a więc zawodnik, który zmieni Piasta na Raków, to będzie takie realne wzmocnienie i czy od razu skoczy do pierwszej jedenastki.
Teraz nasze oczy kierują w stronę Lecha Poznań. To jest transfer kolejorza, który może wkrótce dojść do skutku, a więc nowy środkowy pomocnik, konkretnie Markus Lindaj. To jest zawodnik, który jest właśnie łączony z zespołem ze stolicy Wielkopolski, 21-latek. Można się domyślić, jaki kierunek. To jest oczywiście Szwed. Natomiast tak pół żartem, pół serio, no chyba to nie jest też żadna tajemnica i chyba każdy to widzi, że Lech dość mocno obrał właśnie ten rynek szwedzki, czy generalnie rynek skandynawski, jako takie gdzieś swoje docelowe poszukiwania nowego zawodnika, bo wielu zawodników z tamtej ligi do Poznania trafia, no czy to jest dobre, czy nie, no to też myślę, że przyszłość pokaże, natomiast ten zawodnik jest też kuszony przez inne kluby, konkretnie mówi się o holenderskim Herenveen, a także belgijskim klub Brugge, także to też nie jest tak, że tylko Lech wykłada kasę, mówi się o mniej więcej 500 tysiącach euro i ten zawodnik do ekstraklasy trafi, tylko też ma inne, wydaje się, że ciekawsze oferty, także to też nie jest takie oczywiste i pewne, że 21-latek wkrótce trafi do Lecha, no a też powiedziałbym, ten transfer jest uzasadniony, gdyż z ekstraklasy odszedł do ligi włoskiej Jesper Kallström, no i w świetle braku tego popularnego szefa, Lech chce się zabezpieczyć. Wkrótce zobaczymy, czy ten zawodnik trafi do Lecha Poznań, czy kogoś innego będzie musiał znaleźć, Niels Fredriksen, bo nie jest chyba też wielką tajemnicą, że zwyczajnie w środku pola brakuje jednego zawodnika. Oczywiście jest Radosław Murawski, wrócił z wypożyczenia Antoni Kozubal, natomiast cały czas wydaje mi się, że jakaś klasowa szóstka albo ósemka musi do Lecha trafić. I zakończymy sobie ten odcinek taką plotką transferową, która właściwie żyje w mediach od kilku dobrych dni. To też nie jest jakaś historia najnowsza. Natomiast Patryk Peda, zawodnik, który ma za sobą mecz w reprezentacji Polski, piłkarz, który grał ostatnio w Serie C, a więc na trzecim poziomie we Włoszech. Teraz dołączył do Palermo, a więc to jest Serie B. Natomiast no, wydaje się, że raczej też będzie zmieniał klub. No i jego nowym przystankiem będzie albo Lechia Gdańsk, albo Motor Lublin. Mówiło się też sporo o Krakowie, natomiast z tego, co słyszę, to jest kierunek mało realny. Raczej to będzie Lublin lub Lechia Gdańsk. Natomiast pierwsza po zawodnika zgłosiła się Lechia, tam było bardzo blisko finalizacji, wydawało się, że te wypożyczenie, bo tutaj nie mówimy o transferze gotówkowym, tylko to będzie raczej roczne wypożyczenie, że tutaj już było wszystko dopięte, natomiast cały czas jakby czekamy na decyzję zawodnika. Teraz kwestia leży jakby po stronie z piłkarza, no i właśnie pytanie, czy on będzie chciał trafić do ekstraklasy, bo raczej będzie miał większe szanse na regularną grę, niżeli w Palermo. Druga historia na pewno jest taka, że na swoim radarze będzie go miał Michał Probierz. Wiadomo, że chciałby pewnie Peda do reprezentacji wrócić, był on dużym takim podczas tego pierwszego zgrupowania kadry, kiedy powołał go właśnie Michał Probierz, który oczywiście miał go wcześniej w młodzieżówce, natomiast wiadomo jak to jest, że raczej więcej się mówi zdecydowanie o reprezentacji pierwszej niż o zespole U21, natomiast fakt są takie, że to jest na pewno ciekawy zawodnik, który mógłby trafić do Lechii, no i też pomóc zespole z Gdańska, no bo widać gołym okiem, że Beniaminek ma spore problemy w defensywie, natomiast żeby to sobie wszystko jakby podsumować i spiąć w całość, tak wygląda ta lista najnowszych plotek transferowych, jak w tej chwili widzicie, to są zawodnicy, którzy mogą wkrótce zmienić kluby, a więc Sonny Kittel łączą z Ligą Szwajcarską, Jakub Myżor, który być może wkrótce trafi do Jagiellonii Białystok, no i trzeci transfer, jeżeli chodzi o Raków, to jest odejście z Piasta Ariela Mosura, właśnie do zespołu spod Jasnej Góry. Później mamy Markusa Lindaja, łączonego z Lechem Poznań, no i na samym końcu Patryk Peda, o którego walczą Motor, a także Lechia, natomiast niewykluczone, że w ogóle do tej transakcji nie dojdzie, bo to też nie jest takie oczywiste, jeżeli na przykład Peda otrzyma taki komunikat, że będzie mógł grać regularnie w Palermo, no to najpewniej będzie chciał we Włoszech pozostać. To było tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam oczywiście wszystkich do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, 20 tysięcy subów to jest ten nasz cel, który nam wszystkim przyświeca. Zachęcam oczywiście też do innych formatów. Bądźcie na bieżąco, sprawdzajcie piłkarskie treści. Wielkie dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.